28 października wspominamy błogosławioną Marię Asumptę González Trujillano, dziewicę i męczennicę. Juliana González Trujillano urodziła się 19 czerwca 1881 roku w El Barco de Ávila jako córka Anacleto Gonzaleza i Marii del Rosario Trujillano. W dniu 18 czerwca 1885 roku otrzymała sakrament bierzmowania w swojej rodzinnej parafii. 15 lat później, w roku 1900, wspólnota franciszkańskich tercjarzy Boskiego Pasterza, obecnie znana jako franciszkańscy misjonarze Matki Bożego Pasterza, osiedliła się w parafii El Barco de Ávila. Zajmowali się szkołą dla edukacji dzieci i młodzieży, zwracając szczególną uwagę na najbardziej potrzebujących. Wkrótce Juliana bardzo dobrze się z nimi zaprzyjaźniła, tak bardzo, że rozpoznała w sobie powołanie do naśladowania ich stylu życia. 18 lutego 1903 roku wstąpiła do nowicjatu i otrzymała imię zakonne siostra Maria Asumpta. W 1905 roku złożyła śluby tymczasowe w generalacie w Cale Santa Engracia w Madrycie, gdzie ukończyła nowicjat, a w 1910 roku złożyła śluby wieczyste w domu La Coruna. Wraz ze swoją siostrą, siostrą Asuncion, założyła szkołę w Arenas de San Pedro, gdzie przez 3 lata była nauczycielem ekonomii domowej, ucząc dziewczyny jak kroić i szyć. Przeznaczona ponownie do domu macierzystego, wykonywała swoje zadania ofiarnie, wyróżniając się ze względu na swoje obowiązki zdolnością do poświęcenia i rosnącą intymnością z Panem. W lipcu 1936 roku, zgodnie z instrukcjami matki generalnej, Maria de las Victorias Lage Castrillon, opuściła dom i schroniła się u niej w domu Barguillo wraz z małżonkami Adolfo Cadavalli Munoz del Monte i Amalią Garcia Lara. Stamtąd 20 października 1936 roku udała się do ambasady, być może ambasady Chile, z 2 małżonków. Chciała złożyć tam swój posag i posag innych zakonnic. Jednak tuż przy wejściu do ambasady zostali schwytani przez 2 milicjantów i zabrani do Heca, miejsca uwięzienia i tortur znajdującego się w Calle Fomento. W celi, w której więziono siostrę Assuntę, znajdowała się również matka prowincjalna sióstr Skolopie. Zobaczyła na własne oczy, że ona nie usiadła, ale zaczęła chodzić tam i z powrotem, modląc się do Trójcy Świętej. Od czasu do czasu słyszała, jak mówiła z udręczonym tonem: zabiją mnie. O 2 po południu do celi wszedł milicjant z niebieską kopertą i powiedział do niej: jesteś wolna. To ją uspokoiło, więc kiedy została wezwana, wyszła cicho. Wkrótce potem wyszła pani Amalia Garcia i zawołała, że chce się pożegnać z mężem, ale powiedziano jej: zaraz zobaczysz swojego męża. W rzeczywistości wszystko było kłamstwem. Nie zostali uwolnieni, ale doprowadzeni na miejsce egzekucji. Było to 28 października 1936 roku. Jej proces beatyfikacyjny wspólnie z siostrami Isabel Reminan Carracedo i Gertrudis Lamazares Fernandez rozpoczął się 27 września 1999 roku w archidiecezji madryckiej. Wszystkie 3 siostry beatyfikowano w Tarragonie 13 października 2013 roku w grupie 522 męczenników, którzy zginęli podczas hiszpańskiej wojny domowej. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Marii Asumpty, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ is.